Dojdę do prawdy, tak? Bo tego nie popuszczę. To niemożliwe, że sam poszedł się kąpać jeszcze do tego z telefonem. Był taki rybak, nie widział tą imprezę. Krzyki były, wszystko było pijane. W rzeczach Wiktora znaleźliśmy kodeina. Młodzież lubi to mieszać z alkoholem. Zastraszał dzieci, tak? Dzieci się bojały. Posprzątali butelki po alkoholu, wyrzucili gdzieś na dalszą plażę w tataraki. Jak tak do pomyślenia jest? Opiekun, żeby wódkę kupował, pił z nimi. Ta dziewczyna, nie wiadomo, czy była w nim zakochana, bardzo pomagała w zacieraniu śladów. Nie jesteśmy na niczego pewni, no informacji jest dużo, nie wiemy, co jest prawdą, co nie. Wiedzą... No bo prawda musi być najeźdźca. Poczet sztandarowy. Do szyku. Stop! Wtedy byłem bardzo dumny. Narzuty leciały, tak? Że on taki dumny jest i że do tej szkoły się w ogóle dostał, tak? Pan Roman wychowywał samotnie dwóch synów. 3 lata temu żona mężczyzny zmarła na raka. Chłopcy bardzo to przeżyli, ale rodzina postanowiła się nie poddawać. Mężczyzna był dumny, kiedy jego starszy syn dostał się do liceum z klasą o profilu wojskowym. Tu mam właśnie zdjęcia, co syn pierwszy mundur założył. Bardzo byłem dumny, tak? I on był dumny, że się do tej szkoły dostał. No i pomagałem mu, co mogłem, czy coś kupić, czy coś, sam jakieś militaria. On się interesował, tak? Co mogę powiedzieć? No, że one 3 lata temu straciłem, też ciężko, bo no, teraz już... Jeżdżę, robię, co mogę, tak? Marzył pan o tym, żeby zobaczyć syna, jak pójdzie na przysięgę wojskową. No, a teraz pan ma chyba inne marzenie. Tak, dość prawdy. Już mojemu synowi, wie pan, życia nigdy nic już nie zwróci, tak? Tylko ktoś musi za to odpowiedzialny być, tak? Pod koniec czerwca tego roku Wiktor wyjechał na obóz survivalowy nad Zalew Sulejowski. To tu wydarzyła się tragedia. Tutaj był ten obóz, w którym mój syn zginął. Tu mieli namioty rozbite, tu te ognisko było. Tu pan był wtedy, kiedy poszukiwali syna, tak? Tak, pierwszego dnia, drugiego. 3 nurków było, 2 motorówki czy 3 były ze sondą. No i na drugi dzień też rano tu przyjechałem, chodziłem. Motorówka w tamte miejsce dopłynęła i silnik zagasiła. No i później widziałem, jak strażacy nosze wynoszą. No i wtedy poleciałem, tak. Wtedy ciało syna znaleźli. A jaka była ta pierwsza wersja? Co tu się stało? Pierwsza była wersja, że poszli wszyscy o 11 spać. No i rano się obudzili i mojego syna nie było, tak? Są rzeczy Wiktora. To jest torba, którą miał. Jest w niej mundur. Buty syna są. Namiot. Namiot. Wszystkie, które syn rzeczy miał, to wszystko się odnalazło, bo syn był tylko w samych slipkach, tak? No jedyne, czego brakuje z tych, z Wiktora rzeczy, które wziął, to telefon. To niemożliwe, że oddalił się gdzieś i sam poszedł się kąpać jeszcze do tego z telefonem. Prawdopodobnie uczestnicy go ukryli. Nie wiadomo, co się z nim stało. Być może było coś tam, a oni nie mieli dostępu do hasła. Nie udało im się usunąć zdjęć, filmów. Być może tam jest coś więcej, co pomoże wyjaśnić te sprawy.